Siemanko, jesteśmy na gorąco po gali Rocky Boxing Night. Myślę, że to była udana gala. Były fajerwerki, były emocje, walka wieczoru może trochę krótka, ale chyba nie ma co narzekać. Było bombardowanie tak jak zakładaliśmy. Jedynie jeśli chodzi o czas, może nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko, chociaż te walki polsko-polskie no, są pełne emocji i są ostatnio szybkie, tak jak na przykład Różański Szpilka. Tam podobny czas z tego co pamiętam. No ale przechodząc do tej walki, Adam Kownacki rozpoczął po prostu w swoim stylu. To on jakby był tą stroną, która postawiła krok naprzód, no i zaczęła zadawać swoje ciosy. No ale po chwili okazało się, że Mayna jest młodszy, jest przytomniejszy, okazał się lepszy w tej bitce. Adam Kownacki nie jest już tym bokserem, który dawał nam takie fenomenalne walki kilka lat temu. Całość, tak jak mówię, trwa krótko, około 41 sekund. Takie główne grzmoty rozpoczęły się od dwóch takich sierpowych ciosów Kownackiego, który znalazł się w narożniku. No i kiedy rozpoczęło się już to bombardowanie, kiedy Mayna miał Kownackiego w narożniku, kiedy zadawał mu ciosy, w zasadzie nie trudno było wpaść na to, że sędzia zaraz taką walkę może przerwać. Ja spodziewałem się przerwania. Nie mieliśmy klęknięcia na kolano, o które się prosiło, które dałoby Adamowi Kownackiego kilka sekund na odpoczęcie. No ale wiemy, że to jest nie w jego stylu. Tego nie zrobił. No i sędzia przerwał walkę. Jeśli chodzi o samo przerwanie, tu jest spór, czy słusznie, czy nie. Moim zdaniem słusznie, odroczyło to tylko to, co by się i tak stało, czyli knockout na Adamie Kownackim. Sędzia moim zdaniem nie popełnił błędu, a zachował, myślę, trochę zdrowia Adama Kownackiego. No i teraz co dalej z Kownackim, co dalej z Knybą? Jeśli chodzi o Adama Kownackiego, no wydaje mi się, że praktycznie lepiej chyba byłoby, gdyby zakończył swoją pięściarską karierę. Oczywiście to jest jego decyzja. Zobaczymy, co zrobi. Na pewno zapisał się fajnie w tych ostatnich latach. To on ciągnął wagę ciężką, jeśli chodzi o tutaj naszych polskich zawodników. Jeśli chodzi natomiast o Mainę, widząc Damiana Knybę w przerwie w studiu podczas tej gali, myślałem, że będziemy mieli znowu takie ogłoszenie Maina kontra Knyba na środku ringu, które mieliśmy już w którejś z ostatnich walk Kacpra Mejny. No to się nie stało, za to promotor Mejny, Krystian Karzyszka, rzucił taki pomysł, że można byłoby zrealizować starcie Mejna kontra Różański w wadze Bridger, o pas, który dzierży Łukasz Różański. Wtedy Mejna musiałby schudnąć kilka kilogramów, dokładnie około 6, czy zachowałby swoje atuty, takie, które posiada. Trudno wyrokować, na pewno starcie Mejna Różański to kolejne polsko-polskie starcie bombardierów, którym grzmoty znowu byłyby gwarantowane. Już nie mogę się trochę wysłowić, takie emocje po tej walce. Jeszcze kilka słów o poprzednich walkach, czyli Kajetan Kalinowski kontra Łukasz Stanioch. Naprawdę dobra, wyrównana walka dwóch zawodników z jednego poziomu. Dobre kolabo, kolejny raz Krystiana Karzyszki i Tomasza Babilońskiego, promotorów obu zawodników. Zwycięzcą okazał się Kalinowski w stosunku 98-92. Tak brzmiała oficjalna punktacja. Moim zdaniem ta walka była bardziej wyrównana. A co do obrazu właśnie tej walki, no ciosy Kalinowskiego, chociaż wydaje mi się, że było ich mniej, miały większą wymowę. Stanioch bardziej techniczny zawodnik, no ale było widać jednak trochę ten brak argumentu. Kalinowski te ciosy lepiej zaznaczał. Na te ciosy zwracali bardziej uwagę sędziowie, no i właśnie dlatego ta oficjalna punktacja wyglądała tak, a nie inaczej. Mocniejsze, wyraźniejsze ciosy. Stanioch, była taka chyba trzecia, czwarta runda. Wydawało mi się, że Stanioch może przejąć w tej walce kontrolę. Trochę osłabł po dwóch rundach Kalinowski. Stanioch wtedy zaczął tak chytrze boksować. Później Kalinowski złapał wiatr w żagle i już ta walka. No, był w tej walce po prostu nieco lepszy. Powiedział po walce, że te krótkie kryzysy, które miał, no to były spowodowane zbijaniem wagi. Tak czy inaczej, naprawdę kolejna dobra walka polsko-polska, Kalinowski-Stanioch. Co ciekawe, mieliśmy w tej walce, tak jak mówię, otwartą punktację. Po czterech rundach jeden z sędziów miał remis 38 do 38.
138, co mnie trochę zaskoczyło, bo to oznacza, że po tej czwartej rundzie on dał już wszystkie rundy do końca Kajetanowi Kalinowskiemu. No moim zdaniem aż tak jednostronnie to nie wyglądało, ale to są sędziowie, oni to punktują. Mieliśmy wcześniej jeszcze kilka walk, ja jeszcze powiem kilka słów o walce Nikodema Jerzewskiego z Czechem Kolarikiem. Kolarik notowany w okolicach 160 miejsca na BoxRec-u, niższy od Jerzewskiego zawodnik. Walka zaczęła się nieco spokojnie, ta pierwsza runda była taka bardzo spokojna, ale później Jerzewski był bardziej impulsywny, no jeszcze bardziej impulsywny powinien być według swojego trenera, który całą walkę krzyczał: dalej Nikodem, pływaj, rozpuść ręce, tego typu teksty. Jego rywal no był ograniczony do obrony, pojedynczymi ciosami kontrował, starał się kontrować. No i po jednej z takiej akcji w szóstej rundzie, kiedy Czech szedł swoim ciosem, no tutaj naprawdę dobry timing, w idealnym momencie trafił Jerzewski swoim prawym sierpowym w głowę Kolarika. Ten wyrzucił się do przodu, no i upadł właśnie do przodu na deski. No i mieliśmy knockout, także brawa dla Nikodema za dobre tempo. Kolejna walka w wadze Bridger. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno jest tu potencjał na kolejną polsko-polską walkę, no bo te walki tak naprawdę przynoszą bardzo duże emocje. Jeśli chodzi o moje zdanie, no to ja kibicuję takim walkom, fajnie się to ogląda. Ta cała gala była dobra między innymi dlatego, że była oparta na takich emocjach, no a też ci zawodnicy poszli w górę, także być może teraz będą walczyć z obcokrajowcami, na pewno fajnie, że pną się w rankingach, czekamy na więcej. No i to było takie kilka słów ode mnie, dziękuję za uwagę, na razie żegnam się z Wami, siemanko.